Znaczy, to nie jest cudo, słuchajcie, jak to wygląda po prostu. Jedne z najpiękniejszych zachodów w tym roku. Dzisiaj, teraz. Zobacz, w jakim cudzie żyjesz. Cały świat jest rajem, czymś genialnym, czymś pięknym. Nie wiedzą tego i nie doświadczają tylko ci, którzy wybierają ignorancję i niewiedzę, podłączając się pod jakieś dziwne systemy wierzeń, gdzie nawzajem się eksploatują. Matka natura daje nam zawsze wszystko w obfitości. Wystarczy umieć to zauważyć, uświadomić sobie, docenić. I wówczas zupełnie inaczej zaczynasz funkcjonować, doceniając te małe rzeczy. Od tego się zaczyna. Od odnalezienia się w sobie. Od zapragnienia prawdziwej relacji z naturą, z przyrodą. Czyli tak naprawdę z samym sobą. I to właśnie sprawia, że zaczynasz znowu brać głęboki wdech. Żyć pełną piersią. Nie na pokaz, bo to jest rzecz drugorzędna. Jeżeli w ogóle coś, co jest może potrzebne z tytułu, że jesteśmy w jakimś sensie gatunkiem stadnym, więc dzielimy się tym, co uważamy za ważne i cenne. I z tego tytułu, widzisz, też nagrywając tak cudowne pejzaże, właśnie w tych kilku minutach, kiedy jest to najpiękniejsze podświetlenie świeżo zachodzącego słońca, które już jest za horyzontem. I teraz, widzisz, mogę się z tobą dzielić w tym podniosłym momencie, na bieżąco, filmując, tak, to, co się właśnie za mną dzieje, i przeżywać właśnie w pełny sposób, jednocześnie wyrażając to, co widzę i co czuję w tym momencie. Móc widzieć tak coś niezwykłego, coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego, jak ten układ chmur, który właśnie teraz możemy sobie wspólnie oglądać, podziwiać. Te różne chmury, jak to zawsze wygląda niesamowicie. I to, co ciekawe, kochani, co warto tutaj wspomnieć, że najpiękniejsze zachody słońca to są właśnie te, które są podczas właśnie takiego nieba, pełnego różnych chmur, różnych ustawień, różnych typów tych chmur. I wówczas właśnie może pojawiać się ten prawdziwy majstersztyk. Bo kiedy nie ma chmur, to zachód po prostu jest piękny sam w sobie, ale to właśnie chmury, tak jak w życiu, te różne niuanse, te różne doświadczenia, które mamy, emocje, odczucia, które przeżywamy, mogą być, kiedy jesteśmy w stanie odpowiednio się ustawić, odpowiednio spojrzeć i docenić, mogą przybrać taką fenomenalną właśnie urodę, możliwości, sposobu doświadczania, ekspresji tego, co właśnie tutaj możemy zobaczyć na tym arcydziele boskim, samej egzystencji, która może tu się wyrażać wraz z nami. I z tą narracją, która już przychodzi sama, tak jak wszystko przychodzi samo, jako rezonans twojego stanu. Jeżeli potrafisz doceniać, czuć się wspaniale, żyć swoim życiem, to właśnie to przyciągasz. Rezonuje z tobą wówczas to, co jeszcze bardziej pozwala ci się dopełniać, realizować, uczyć, poznawać w tym właśnie stanie. Świadomości zewnętrznej, która w stanie autentyczności łączy się z tą świadomością wewnętrzną, która dotyka tego samego rdzenia. Tej esencji, która nie ma początku i nie ma końca, jest sama z siebie doskonała. I z tej doskonałości, w tej doskonałości zanurzony, doświadczasz miłości,
bezwarunkowej. Jakbyś widział przed sobą i był w oceanie miłości bezwarunkowej, bez granic, bez głębokości. W samej czystej błogości, radości, szczęśliwości. Bo cóż to jest życie, jeśli nie właśnie zbiór tak pięknych chwil, które zapierają dech w piersiach. I możesz się tym dzielić, możesz tym inspirować. Ale przede wszystkim żyć tym sobą, tym, co doświadczam ja i z twojej perspektywy ty. I kiedy potrafimy już doświadczyć tą wspólną, ten wspólny mianownik, którym jest poczucie miłości, wsparcia, bezpieczeństwa, zaufania, spokoju, jaki każdy z nas pragnie, to w ten sposób przyczyniamy się i kreujemy środowisko przyjazne do tego, aby wspólnie mówić tym samym językiem. Językiem z naszych serc. Naszego wspólnego, kolektywnego, ziemskiego, słonecznego serca. Które w ten sposób może w nas, nam oświetlać drogę. Pokazywać te światłe kierunki, w których możemy się realizować, rozwijać i pięknie razem kooperować, współdziałać i żyć. Po prostu żyć tym, co jest teraz, w obecności, w swoim ciele, w tym boskim organizmie, który przejawia się przez nas, którym jesteśmy. Zobacz, mogę to mówić, mogę to wyrażać, mogę chodzić, ruszać rękoma, malować, rzeźbić, śpiewać. Oczywiście nie zawsze od razu to się dzieje odpowiednio, dobrze. Ale właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że dzielimy się w pewnym momencie, kiedy mamy czym się podzielić. Kiedy czujemy, że to ma wartość. Tak jak teraz ten przekaz, który dedykuję właśnie prawdziwemu życiu, prawdziwej relacji, w której to wszystko jest takie piękne i proste. Tej prawdziwej relacji, która dotyka tej prawdziwości, gdzie jesteśmy prawdziwym cudem, wykreowanym z miłości, w miłości, żyjący dla miłości, bo tak naprawdę jest. I nawet jeżeli czasami tego nie widać, kiedy czasami przysłaniają chmury, kiedy pojawia się znów ciemna noc, to warto mieć wtedy to w pamięci. Głęboko schowane w sobie to doświadczenie, kiedy czułeś się naprawdę sobą, kiedy dotykałeś tej głębszej rzeczywistości w sobie i przejawiałeś się z niej w takim poczuciu lekkości, piękna, swobody. Cudownie jest móc po prostu w tym być i przejawiać się. Także widzicie, kochani, już się wszystko zbliża ku nocy. Także już tutaj 10 minutek jest już prawie i do tego czasu myślę, że zrobimy. No, chociaż to ustawienie chmur jest genialne. To po prostu fototapeta. Zaraz w ogóle zrobię. Także to tyle w tym przekazie. Mam nadzieję, że się tobie przede wszystkim podobało. Przecież ja tutaj jestem, żyję w prawdziwości. To jest